Dzień dobry, tu program Bez Dubli, jak zwykle w piątek, w samo południe, na naszym profilu na Facebooku Fashion Post. Dzisiaj moim gościem jest Mikołaj Komar, redaktor naczelny K-Maga, fotograf i jak sama sobie mówi, człowiek, który nie lubi się nudzić. Mikołaj, bardzo mi miło, dziękuję za wizytę. Ja dziękuję za zaproszenie. Jesteś w prasie i w branży od 20 ponad lat. Stary jestem, tak. Jesteś stary, tak. W zeszłym roku, nie, w tym roku skończyłeś 40 lat, ale nie o tym będziemy. Nie o tym będziemy mówić. Chciałam się ciebie zapytać, bo ja oczywiście doskonale to pamiętam, ale myślę, że niewiele osób wie, jak to było w latach 90. Same początki, DOS, DEDOS, Fluid, potem A4. Powiedz. Słuchaj, no zaczęło się wszystko oczywiście od przypadku i bycia w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, obcowania z odpowiednimi ze świetnymi, rewelacyjnymi ludźmi. I tutaj przede wszystkim Szymon Gruszecki, tak zwany Czubaka, który w bardzo trudnym momencie mojego życia, czyli po śmierci mojego taty, znalazł we mnie coś, co mu się spodobało. Co to było, to chyba trzeba jego zapytać. I powiedział, dobra, wiesz co, robimy wspólnie niezależny magazyn. Pierwszy taki prawdziwy, undergroundowy, niszowy magazyn skate'owo-snowboardowy. I nazwa była już gotowa, DOS, DEDOS, to znaczyło dwa palce, co miało oznaczać snowboard i deskorolkę. W danym czasie, w którym po pierwsze internet raczkował, a tak naprawdę to były tylko i wyłącznie jakieś Yahoo i Hotmail, no i maile, które funkcjonowały, ale bardzo topornie. No to było coś naprawdę, no wow, bo ciężko trochę po polskimi słowami określić szybko, że no kilku skate'ów, jakichś takich ziomków lat 90. nagle robią razem magazyn, więc to było super. Jakby sama idea, a potem się okazało, że to naprawdę będzie, więc kilku znakomitych ludzi, w tym między innymi Paweł Przybył, tak zwany Baby, który wymyślił cały entourage tego magazynu, cały jego wygląd, logo i szaleństwo. Wizjoner projektant. Do dzisiaj po prostu jedna zgadzam się z absolutnie ważniejszych postaci grafiki i tak, animacji, w ogóle wizji. No wizjoner moim zdaniem. Wizjoner, tak. No i my, banda dzieciaków, pod batutą właśnie Szymona Gruszeckiego, robimy nagle magazyn skate'owy, których, uwaga, wychodzi faktycznie, bo myśmy tak, nikt tam nie zarabiał za bardzo, raczej żeśmy wszyscy z pasji chcieli po prostu mieć swoje pismo. Ja byłem odpowiedzialny na początku za całą stronę kulturalną, że tak powiem, bo pisałem o muzyce, o filmie, w ogóle o wydarzeniach. A oprócz tego robiłem zdjęcia, wtedy właśnie snowboardowe, głównie i skate'owe, ale również raczkującą wtedy scenę hip-hopową i elektroniczną polską, więc wszystkich tych naszych wielkich raperów od Molesty, Zip Squadów i tak dalej, czy 3H, czy Warszawski Deszcz, TD. Wtedy oni z nami dostali i wydawali pierwsze płyty, my robiliśmy z nimi wywiady, zdjęcia, było to super, bo to nie było na zasadzie dziennikarz, gwiazda, tylko oni zaczynali, my zaczynali, razem żeśmy dorastali, więc to było niesamowite, bo za chwilę wszyscy gdzieś nawindowali. Znakomity czas i też trudny czas, bo myśmy oczywiście, trudny z perspektywy, bo wtedy to było bardzo ekscytujące, bo wynajmowaliśmy jakieś studio graficzne w mieszkaniu na ulicy Pańskiej w Warszawie od godziny 12 w nocy do 4 nad ranem, bo wtedy akurat oni zwalniali studio, komputera. Nikt nie miał komputera w domu, to tak przy okazji. No właśnie, a jak wyglądał świat bez internetu? Był wspaniały. Nie to, że nie lubię internetu, jestem uzależniony od Instagramu i od kilku innych rzeczy i pewnie nie potrafiłbym teraz funkcjonować, ale bez tego, jak nie było tego, nie miałem świadomości, że takie rzeczy będą. No to było super, bo ludzie więcej rozmawiali, bo ludzie, wszyscy się spotykaliśmy, nikt się nie... Znaczy wtedy była nie było komórek jeszcze wtedy, no o, to wtedy jest kolejna była rzecz. Były pagery i bipery, to była koniec lat 90., kiedy zaczynaliśmy, były pagery i bipery. Wtedy też była jedna impreza dziennie, nie było tak, że miałeś do wyboru 7 czy 20, tylko wszyscy zawsze spotykali się w jednym miejscu, zazwyczaj w domu, bo klubów też zaczynały, no tak. Wtedy była końcówka, znaczy najpierw były filtry, w których wszyscy się poznawaliśmy, czyli środek lat 90. Ja w tej drugiej fazie filtrów, kultowy klub na skalę całą, tak mam, ogólnopolską.
Potem te wszystkie skate'owe alfy, hybrydy, ale również jakieś techno miejsca typu Alfa, jeżeli nie Alfa, tylko Van Beethoven. Nie, jeszcze na Woli, tam na dalekiej Woli był taki, nie pamiętam. No było tak, było ich dużo. Wspominki na dziewięć, trend. Naprawdę Van Beethoven się nazywał, potem się to trend przyszedł, więc jakby nie zgadzam się, że była jedna impreza, natomiast nie było takiej informacji, nie było takiego wyboru i wszyscy razem po prostu spotykaliśmy się w tych dwóch, trzech miejscach i jakby nie było możliwości, że kogoś nie spotka, więc to też było super, bo oprócz oczywiście balangi towarzyskiej, jakiejś tam wymiany zdań, to żeśmy łatwo jakby współtworzyli różne rzeczy, bo wszystkich można było spotkać, nie było tak, że gwiazdy się bawiły tam, nie wiem, jakieś, tak jak teraz botoksy bawią się gdzie indziej, hipsterzy gdzie indziej, tylko wszyscy się mieszali i to było gdzieś fajne, no może przypominające teraz warszawską Wisłę. Nie aż tak, ale, bo tutaj mamy już naprawdę jakichś biednych ludzi i dresiarzy i wszystkich razem, no wtedy to powiedzmy, że te subkultury gdzieś tam były osobno, ale jednak kreatywni i lubiący kolorowi ludzie się bawili razem. To była chyba jedyna kategoria, kolorowi. Tak. A ty wydajesz prasę od tych 20 lat właśnie. Powiedz, jak z twojej perspektywy ona się zmienia? Bo czym był Dos Dedos, a czym jest Kejmak? Czy przesłanie jest podobne, czy to czy się zmieniało przez te lata? Słuchaj, no przede wszystkim Dos Dedos, ja byłem młodym dzieckiem kończącym dziennikarstwo pod, że tak powiem, ręką Czubaki, czyli naszego Herszta. Teraz robię to, jakby już jestem sam sobie okrętem i sterem, bo jestem i wydawcą, i naczelnym, i właścicielem, więc jakby to jest pierwsza różnica. A jeżeli chodzi o sam proces, no to wtedy, wiesz, no ja nie miałem komputera, więc jeżeli chodzi o takie zabawne rzeczy, no to wszystko pisałem ręcznie w domu, a później wklepywałem ten komputer w nocy. Pierwsza rzecz, czyli godziny na to, żeby to wszystko przepisać, później jeszcze ktoś to robił z tego korektę lub też nie robił, bo często tak bywało, że mnie te korekty żeśmy jakoś nie poważali za bardzo. Byki były wręcz pożądane w takich zinowych magazynach. No później oczywiście to się zmieniło, jak był Fluid, później A4, no to już żeśmy to, nie dość, że duża korekta, to później jeszcze to było tłumaczone na angielski, bo wydawaliśmy te magazyny dwujęzycznie, podobnie jak teraz Kamak jest i polski, i angielski. No różnica jest taka, że wtedy było bardziej alternatywnie, ale wtedy wszyscy bardzo pożądali prasy, nie było internetu, czyli każdy chciał mieć ten magazyn, każdy nie tylko się z nim fotografował na Instagramie, tak jak teraz. I oczywiście bardzo dziękuję wszystkim pięknym dziewczynom i super fajnym chłopcom, że fotografują się nadal z tym Kamakiem, jest to cool. No ale wiem doskonale, że mnie się tego wszystko czyta, tylko się ogląda. Wtedy wszyscy to wszystko od deski do deski czytali. A nie to, że absolutnie to was krytykuję. Sam jako redaktor naczelny przyznaję się, że nie wszystko czytam w swoim magazynie. Natomiast... A czytasz inną prasę? Czytam inną prasę. Czytam inną prasę, niestety głównie zachodnią. Bo jest bardzo mało konkurencji, która mnie interesuje. Czytam dużo politycznych rzeczy, bo takie czasy. Czytam forum. Lubię nowe powstałe, oczywiście mam dużo różnych swoich za lub przeciw, natomiast lubię Przekrój, który powstał, odrodził się. Jest trochę tych magazynów, które po prostu sobie kupuję, absolutnie nie dostaję. Mhm. A po prostu nie lubię zbierać, więc ja jestem kolekcjonerem, kocham papier. Ten papier chyba nigdy z mojej pasji nie zniknie, ale tak, jest to fotografia, głównie fotografia i grafika, którą przeglądam wielokrotnie, non-stop zbieram i wracam do magazynów, które mam z lat 90., 80. czy 2000. I nigdy ich nie wyrzucę. Absolutnie ze mną podróżowały przez wiele moich kawalerek. Panowie przeprowadzki wyliczyli, że tam jest coś ponad 1,5 tony bodajże tego w sumie. Nie przesadzam. A Kamak to kultura. Jak widzisz polską kulturę? Wiem, że to może jest trudne i obszerne pytanie, ale czy kultura polska według opinii patrzy dużo na Zachód? Czy ty uważasz, że my mamy rodzimą kulturę, czy raczej właśnie spoglądamy
co się dzieje za naszą zachodnią granicą. Mamy wspaniałą polską kulturę od zawsze. Teraz w ogóle ona kwitnie, zawsze jak jesteśmy ciemiężeni przez kogoś, teraz przez rząd, to ta kultura jeszcze bardziej kwitnie, więc powstają wspaniałe książki, są znakomici graficy, malarze, pisarze, którzy w ogóle nagle znakomite rzeczy, czy nie nagle, zawsze było, ale teraz to wszystko zaczęło być popularne. Wiesz co, teraz czytam dwie rzeczy równolegle, czyli chyba mojego ulubionego pisarza nowego pokolenia, czyli Twardocha, i jednego z Lamusa, czyli Kosińskiego, którym się przeglądam. Więc... Ale widzisz jakieś podobieństwa? Myślę, że dużo podobieństw. Naprawdę? Tak, myślę, że to jest tak, no tylko że jeden dużo więcej doświadczał i opisywał bardziej siebie, a Szczepan ma, że tak powiem, bardzo fajną wyobraźnię. Ale rozumiem, że bardziej się z Kosińskim utożsamiasz. Nie, jestem gdzieś po środku, wydaje mi się, ale tak jak najbardziej tłumaczę sobie dużo swoich zachowań, czytając takich gagatków. Rozumiem. Ale jeżeli chodzi o Zachód, bo wspomniałeś o Zachodzie, tak. To Zachód jest nam potrzebny, bo my mamy straszne kompleksy i zawsze je mieliśmy i nie wierzę w tą wielką dumę teraz narodową, którą się tak promuje. Oczywiście ona jest, ale równolegle z tym, że my zawsze się przeglądamy w tym Zachodzie i zawsze się przeglądaliśmy. To nie jest prawda, że przed wojną było tak wspaniale, też się przeglądaliśmy w Zachodzie. I mówi o tym dużo wspomnień przeróżnych zacnych naszych rodaków. I ten Zachód nam jest potrzebny. Natomiast Zachód, nie teraz, tylko również wtedy, w latach 90., kiedy ja zaczynałem, fascynował się tą wschodnią Europą i jakby jest nadal ta fascynacja, od haftów kaszubskich poprzez PRL, skończywszy na jakichś naszych archiwalnych, nie wiem, artystach, poetach itd., itd. Sztuka polska nadal jest, może nie jest jakimś wielkim procentem światowej sztuki, ale jest lubiana i to jest coś innego. Mamy swoje inspiracje, swoje jakieś... takie przywary, które są bardzo fajne i ludzie lubią na nie patrzeć i szukać w nich inspiracji, więc ja jestem bardzo wręcz pozytywnie nastawiony na to, co się dzieje w Polsce i do tego stopnia, że właśnie dzisiaj mogę Ci teraz to powiedzieć i Wam oficjalnie, ponieważ już mnie dopytywałaś o to przez dłuższy czas, ale tak. Już się w końcu zarejestrowało. Kamak otwiera poza magazynem drukowanym, bardzo rozbudowanym online'em i eventami, które robimy, otwieramy fundację. I od teraz już jest zarejestrowana Kamak, wybieramy to, co dobre, będziemy wspierali polskich artystów, nie tylko ich publikowali, tylko zdobywali dla nich pieniądze, organizowali im wystawy i promowali, uwaga, ich za granicą. Wspaniale, a powiedz, czy to będą muzycy, artyści, czy... Sky is the limit, jak to powtarzała moja była wspólniczka, nie ma tutaj ograniczeń, szukamy oczywiście wedle własnego gustu, tutaj jest to jedyna bariera tak naprawdę, że mamy pewnego rodzaju estetykę ustaloną, jest dosyć szeroka, więc to nie jest tylko i wyłącznie super offowe, niezależne, nieostre jakieś tam twórczości, tylko to jest jakby duża paleta przeróżnych trendów i gustów. Szukamy zarówno twórców fotografii, jak i malarstwa, jak i grafiki, jak i wideo, jak i muzyków, no, nie ma tutaj ograniczeń, natomiast no, będziemy bardzo mocno to oczywiście selekcjonowali. Ale szukacie młodych twórców? Szukamy głównie młodych, czy natomiast... twórców, którzy już są na rynku, że tak powiem, macie już jakiś projekt w zanadrzu? Mamy już kilku, którzy już tworzą, mhm. Są uznani. A możesz zdradzić jakieś nazwisko? Jeszcze nie mogę, bo nie podpisaliśmy umowy, więc nie chcę zapeszać, natomiast mamy już bardzo chętnych kilku takich bardzo znanych fotografów. I grafika jednego, natomiast też będziemy rozmawiali z jakimiś stowarzyszeniami, z agencjami, które będą chciały wsparcia. Jakby cała ta ciężka robota, cała ta papierologia i cały ten mechanizm promocyjno-marketingowy będzie po naszej stronie. To gratuluję i trzymam kciuki, bo to naprawdę wspaniała inicjatywa. Nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego. Mam nadzieję, że to wypali i jesteście pierwsi, którzy o tym słyszycie, bo jeszcze... Bardzo dziękuję, jestem niezmiernie miło, że taka inicjatywa powstała. A teraz chciałabym trochę porozmawiać o Twoim życiu prywatnym. Oczywiście wiem, że nie można go rozłączyć z Twoim życiem zawodowym, ale przed naszą rozmową rozmawiałam z moją mamą, która znała... Pozdrawiamy. Która znała Twojego tatę, człowieka legendę, bon vivanta. I czy ty widzisz podobieństwa ze swoim tatą? Bo też jesteś
człowiekiem legendą Warszawki. Oczywiście Warszawka to jest negatywne słowo, ale może człowiekiem legendą Warszawy, warszawskich imprez i życia towarzyskiego. Wiesz co, ja się po prostu lubię bawić i lubię ludzi. No i jak z tego co widzę, to ludzie lubią mnie, bo nie brakuje ich wciąż i bardzo za to jestem wdzięczny. A czy podobieństwo? No jakieś geny na pewno dostałem. Tata był niesamowitą postacią, legendą nie tylko Warszawy, ale legendą kultury, legendą sportu, legendą życia towarzyskiego również. Absolutnie nie rywalizuję z nim, nie śmiałbym nawet, natomiast no, zostało mi to, że po prostu jestem gdzieś tam bestią socjalną, no, nie tylko. Lubię po prostu przebywać w towarzystwie ludzi. Chociaż ostatnio właśnie po tej, jak wspomniałaś, po tym moim urodzinach 40. stwierdziłem, że coraz bardziej kocham, owszem, wśród ludzi, ale w mniejszych gronach. I dużo bardziej mnie to cieszy i bawi, co nie znaczy, że rzeczywiście raz w tygodniu gdzieś tam idę na miasto i się gubię gdzieś w tym naszym, lubię się gubić w tym naszym życiu nocnym, nie tylko Warszawy. Bo i je dokumentujesz, miast. Prawda? Bo od lat też prowadzisz Okiem Komara. To była rubryka, ale też teraz online jest tak na Facebooku. Czy to jest ważna część Twojego życia? Okiem Komara powstało z nacisków moich wszystkich przyjaciół, gdyż właśnie od wspomnianego mojego kochanego taty w latach 80. dostałem pierwszy aparat i był to Polaroid i robiłem zdjęcia z planu filmu Polańskiego Piraci, na którym mój ojciec grał i od tego zaczęło. Dokumentowałem codziennie wszystko, co się tam działo i od tego momentu zaczęło się tak, że ten aparat po prostu mi nie wypadał z ręki. Lubię dokumentować to, co się dzieje dookoła. Świadomie, bądź nieświadomie. Czy to naprawdę tak wygląda? Jak na zdjęciach? Tak. Wiesz co, no niektórzy właśnie by wręcz nie chcieli, żebym publikował niektórych zdjęć, ale je publikuję gdzieś tam. A dostajesz sygnały i telefony, żeby usunąć to zdjęcie? Tak, niestety teraz w dobie blogerów tak, bo wszyscy się denerwują, bo ten ma sponsoring takiej firmy, tamten ma sponsoring takiej firmy. I Boże, o Boże, bo mnie przyłapali z piwem, a ja nie mogę, więc to jest straszne. Kiedyś tego nie było. Właśnie to jest ta zmiana internetu. Słuchasz się ich, słucham, bo nie chcę robić im na wywrót, więc jakby Okiem Komara nie powstało, żeby wyśmiewać. To nie jest jakaś bulwarówka, to nie są jakieś strony plotkarskie, więc to jest bardziej chwytanie chwili. I bardziej chcę, żeby ci ludzie po pierwsze jakoś tam wyglądali. Wiadomo, że ja ich nie retuszuję, więc oni mają rumiane poliki i rozmazane make-upy. Ale to nie ma obrażać, to ma pokazywać jakieś takie właśnie interakcje pomiędzy mną a tymi ludźmi, łapaniem chwili i oddawaniem ducha danego czasu. I wiesz, no jakby w tym momencie wszyscy sobie robią zdjęcie, każdy udostępnia to w internecie. A jak miałem pierwszą wystawę taką poważną w Centrum Sztuki Współczesnej, gdzie kurator Adam Mazur mnie zaprosił do Zamku Ujazdowskiego z tym Okiem Komara, no to oczywiście wszystkie echa były, o Jezus, to ten Komar robi w tak ważnej instytucji, natomiast no oczywiście mnie kopnął zaszczyt, ja do tej pory uważam to za jedno z najważniejszych wydarzeń w moim życiu, natomiast moją odpowiedzią było na to, no to jeżeli robisz takie same zdjęcie, no to je pokaż, to je wydaj w albumach, to zrób wystawę, bo ja nie twierdzę, że robię lepsze zdjęcie od kogokolwiek, po prostu je pokazuję, a ludzie lubią je oglądać. A myślałeś, żeby je wydać na papierze? Wiesz co, mam, wydałem 3 albumy, tylko że albumy no, nie były sprzedawane, one były rozdawane, plus trafiły do kilku galeryjnych miejsc, między innymi właśnie były w Zamku Ujazdowskim do nabycia. Planuję zestawienie wszystkich tych właśnie 3 albumów plus, bo ostatni był wydany w 2008 roku, czyli dokładnie wtedy, kiedy się Kamak zaczął. Od tamtej pory nie wydałem, że ani jednego, nie miałem na to czasu. Natomiast planuję zrobić taki almanach wszystkich lat, bo to, że wszyscy pokazujemy sobie zdjęcia z imprez na Facebooku, to jest jedno, ale to, że mam je od lat 25 robione, to jest drugie, więc chcę zrobić taki... A ile w sumie zrobiłeś zdjęć? Tych zdjęć? No. Jest to ciężko mi powiedzieć, bo najpierw robiłem na negatywach i mam takie 2 wielkie szuflady prawie o metrowym przekroju, całe w negatywach i część z nich nigdy nie wywołanych w ogóle. To może być ciekawe. Tak, na pewno. I drugie, tam mam chyba z 6 dysków po kilka tysięcy zdjęć, więc nie wiem ile tego jest. No, myślę, że kilkadziesiąt tysięcy, jak nie więcej. Zdjęć, z czego oczywiście przebrać i wybrać takie, które są wyjątkowe. Zawsze
czy się posiłkuję jakimś kuratorem. To nie jest tak, że ja sam. Zawsze pomagała mi w tym artystka Monika Zawadzka, która jest autorką właśnie mi pierwszej szaty graficznej Kamaga i logotypu, który do dzisiaj używamy. Również wizjonerka, moim zdaniem. Niesamowita postać, bardzo ważna postać w moim życiu. Jak wymienione wcześniej. I Monika tak naprawdę była tą, która powiedziała: Jezus, weź to wydaj, pokaż to na papierze. I oczywiście to musi użyć światło dzienne. I myślę, że też ona przyłożyła się do tego, że Centrum Sztuki Współczesnej to Adam Mazur, kurator, to wybrał. Bo Monika bardzo we mnie wierzyła i zawsze mnie gdzieś tam mocno wypychała. I to Okiem Komara, w tym momencie pewnie dla młodszych ludzi, dla młodszych moich znajomych jest to kolejna kronika towarzyska. Natomiast dla ludzi tak jak ja, to jest historia. Kiedyś powiedział mój dobry kumpel Adam Wlazły, fotograf, że dla niego to jest tak jak taki tyrmant z aparatem. I to było bardzo fajne. Potem to Tomek Sikora powtórzył, to też było dla mnie super wielkim zaszczytem. Bo jest to dokumentacja, to nie jest tylko i wyłącznie balangi z 4-5 klubów, tylko faktycznie jest to 20 kilka lat przekrój tego, jak to wszystko wyglądało, jak się ubieraliśmy, jak się bawiliśmy, co piliśmy, gdzie piliśmy, gdzie tańczyliśmy, z kim. Tam są, jest dużo, głównie są to ludzie mniej lub bardziej znani, ale jest dużo pięknych ludzi po prostu danych okresów, które gdzieś tam się przewijały, często zniknęły, później ich nie było, więc sam oglądając to za każdym razem mam jakąś tam łezkę, ale tak jak powiedziałaś, jestem już stary, więc... Nie, ja nie powiedziałam, że jesteś stary, powiedziałam, że masz lat 40. Sentymenty nie biorę. Ja jestem o rok młodsza, więc nie czuję, że jesteś stary. Bardzo się cieszę. Słuchaj, a skąd czerpiesz pozytywną energię? Może to jest sztampowe pytanie, ale wydaje mi się, że za każdym razem, jak się spotykamy, po prostu masz pełen uśmiech, mnóstwo energii, jesteś wyjątkowo pozytywną postacią. Dziękuję. Pracuję bardzo mocno nad tym. Wiesz, ja po prostu zawsze mam tak, że widzę do połowy pełną szklankę, nie do połowy pustą, a to ze względu chyba na to, że właśnie dostałem w dupę od życia bardzo mocno i te wszystkie rzeczy mnie wzmocniły i jakby przestałem się przejmować, bo zawsze wiem, że ktoś mi rzuca kłody pod nogi, zawsze wiem, że życie jest krótkie i często ludzie odchodzą. U mnie odeszli wszyscy tak praktycznie najbliżsi, to są najbliżsi, bo moi rodzice i babcie, dziadkowie i tak dalej, i tak dalej. I najbliżsi przyjaciele praktycznie, trzech takich najbliższych mojego życia odeszło szybciej niż powinno. No i oczywiście też dużo przeciwieństw i przeszkód w życiu zawodowym, które mam tak naprawdę z jednego na drugie wskakuje. Jak już się z jednym uporam, to za chwilę się trzy kolejne, no ale to jakby nauczyłem się... No i teraz masz nowe wyzwanie. Tak, mam nowe wyzwanie, ale oczywiście topiąc problemy, które były za mną. Mam znakomitą redakcję i znakomitych ludzi wokół mnie, którzy też bardzo mocno mnie motywują i wspierają, bo wszyscy są młodsi ode mnie i dają mi swoją energię. Natomiast ja uważam, że nie mam, to jest banał, co powiem, natomiast ja nie mam czasu na to, żeby się przejmować problemami. Po prostu każdy traktuje jako wyzwanie i trzeba z nim się uporać. Miałem momenty kryzysowe, to je odchorowałem z psychoterapeutą i się udało. Resztę gdzieś tam w jeżdżeniu na rowerze, w snowboardzie, w pływaniu wyrzucam z siebie i działa. Czyli żyłkę sportową masz? Wiesz co, tak, ale bez rywalizacji. To ojciec mi wybił z głowy, że po prostu sport jest dla przyjemności, więc jakby i to mi zostało, że uwielbiam, snowboard jest numer jeden od lat. Niestety w zeszłym roku rozwaliłem bardzo mocno nogę, więc jeden sezon w plecy, ale teraz bardzo ćwiczę, żeby w listopadzie już zacząć sezon z powrotem. Mikołaj, bardzo dziękuję za rozmowę. Ostatnie 10 sekund naszego programu. Ty i kamera, nasz Hyde Park i twoje przesłanie do naszych widzów. Słuchaj, nie wiem, czy jestem aż tak mądry, żeby wszystkich gdzieś tam edukować, ale takie, myślę, że najprostsze przesłanie, które mam, to żeby być sobą, żeby nie naśladować, tylko pokazywać tego, jacy jesteście, jacy jesteśmy. Jedyna rzecz, która mnie irytuje, ale nie irytuje tak, że jestem bezczynny, tylko właśnie staram się motywować, to, że bardzo dużo ludzi, jak jeżdżę po Polsce, naśladuje kilka osób, które widzą w internecie czy w telewizji i są po prostu tacy sami. Więc bardzo was proszę, nie kopiujcie ani w ubiorze, ani w sposobie bycia, ani w tym, co robicie, tych, co widzicie, tam 10 osób
na blogosferze czy w telewizji, tylko po prostu pokazujcie siebie. Bardzo, bardzo o to proszę. Mikołaj, dzięki. Bardzo. Prosimy, żeby wszyscy wzięli sobie to do serca, a my zapraszamy za tydzień do Bez Dubli o 12 na naszym fanpage'u.